Przy siewie kukurydzy niezmiernie ważne jest zachowanie odpowiedniej obsady roślin. Wobec tego musimy dostosować gęstość siewu do kierunku produkcji. Czy to ziarno, czy kiszonka, czy też uprawa na cele energetyczne. Przy uprawie na ziarno gęstość siewu może być niższa aniżeli przy uprawie na kiszonkę. I zwykle na 1 m² wysiewamy od 6 do 10 ziarniaków, przy siewach zagęszczonych niekiedy do 12. To powinno dać nam odpowiednią obsadę roślin na powierzchni 1 hektara. Pamiętajmy również o tym, że dokonując samego siewu nie powinniśmy się śpieszyć. Ziarniaki musimy umieścić na odpowiedniej głębokości. Jeżeli dysponujemy nowoczesnymi siewnikami, to one jak najbardziej pozwalają nam na szybki przejazd nawet z prędkością 10-12 km na godzinę. Gdy używamy starszych typów siewników, taka prędkość oscyluje w granicach 4-8 km na godzinę. Taki standard to jest 6-7 km na godzinę i on nam pozwala prawidłowo umieszczać ziarniaki w glebie na odpowiedniej głębokości.